Dzień dobry, szanowni państwo. Jak patrzymy na to, co dzieje się, co robią ministrowie rządu PiS-u, to nie sposób nie odnieść wrażenia, że cała administracja rządowa została zaangażowana w kampanię pana ministra Patryka Jakiego. Wczoraj informowaliśmy państwa o tym, że składamy doniesienie do prokuratury na nielegalne przetrzymywanie na terenie rządowym lawet pana ministra Jakiego. Wczoraj odbywały się konferencje pana ministra Jakiego, który wykorzystywał komisję reprywatyzacyjną do tego, aby prowadzić kampanię wyborczą. No ale dziś mamy kolejne zaangażowanie rządowe. Ministerstwo Cyfryzacji, rządzone przez polityka związanego z obozem Zjednoczonej Prawicy, namawia do tego, iż jeżeli jesteś zameldowany w Lublinie, a chcesz oddać głos w Warszawie, to musisz zarejestrować się online. Jest to robione jako akcja profrekwencyjna, jako akcja, która ma zachęcać do tego, aby Polacy oddawali głos. Tylko że ta akcja akcją profrekwencyjną nie jest, ponieważ nie wolno pozwolić na sformułowania typu jesteś zameldowany w Lublinie, zagłosuj w Warszawie. Ta możliwość wpisania się do rejestru wyborców, możliwość zagłosowania w miejscu innym niż miejsce zameldowania, ograniczona jest bardzo istotną kwestią, a mianowicie kwestią zamieszkiwania bądź trwałego przebywania na terenie danego samorządu. To, co robi Ministerstwo Cyfryzacji, używając nie pierwszy raz przykładu warszawskiego, to jest nic innego jak zachęcanie do tego, aby masowo wpisywać się do rejestru wyborców w Warszawie po to, aby pomagać panu Patrykowi Jakiemu. Żeby masowo wpisywać się do rejestru wyborców tutaj w Warszawie, mimo że w tych reklamach nie ma ani słowa o tym, że taka osoba powinna na stałe przebywać w Warszawie, mieszkać w Warszawie, być związanym z Warszawą. To jest działanie, które jest na pograniczu prowadzenia agitacji wyborczej przez oficjalną agendę rządową, przez ministerstwo. To jest działanie, które ma tak naprawdę służyć tylko jednemu wybranemu kandydatowi. To jest działanie, które ma zwiększać, niejako dowozić ludzi do Warszawy, którzy mieliby zagłosować na konkretnego kandydata. Nie może być na to zgody. My w tej sprawie wystosujemy pismo do Państwowej Komisji Wyborczej. Czy taka forma reklamowania możliwości głosowania poza miejscem zameldowania nie narusza postanowień kodeksu wyborczego? Czy nie stanowi nielegalnej agitacji na rzecz jednego konkretnego kandydata? Nie może być zgody na to, aby minister cyfryzacji niejako na konferencji prasowej z Patrykiem Jakim w zeszłym tygodniu namawiał do tego typu rozwiązań, a więc jednoznacznie pan minister wskazuje, kogo to ma dotyczyć, a tydzień później pojawiają się tego typu sponsorowane posty, tego typu sponsorowane reklamy. Całe państwo nie może być zaprzęgnięte w kampanię wyborczą pana Jakiego. Warszawiacy nie mogą być w ten sposób oszukiwani przez administrację rządową. Nie ma na to zgody. Będziemy żądali jasnej wykładni Państwowej Komisji w tym zakresie.